Jeżeli jesteś nowy na naszym kanale i chcesz kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym linkiem kliknij w nazwę naszego profilu na YouTube. Po przeniesieniu na główną stronę naszego profilu w prawym górnym rogu znajdziesz linki do giełd i portfela, z których możesz bezpiecznie korzystać. Rozpoczynamy serię nigdzie indziej niepublikowanych materiałów bonusowych. Aby otrzymać do niej dostęp, wystarczy, że zapiszesz się klikając link w opisie. Witam wszystkich widzów Instytutu Kryptografii, ze mną Maciej Ziomek, ambasador forum Fila Koniecznego, inwestor w kryptowaluty, przedsiębiorca. Cześć Maćku. Maćku, powiedz proszę, wszyscy widzimy, co się dzieje dzisiaj na rynku. Powiedz, czy to ma jakiś związek z Luną, czy być może nie? Witam wszystkich. Cześć. Tak, ta cała sytuacja, która ma miejsce teraz, ma związek z Luną i jest to taki awaryjny trochę dzisiaj nagranie. Daniel zadzwonił do mnie wczoraj. Niestety wczoraj nie mogłem wystąpić. Wszyscy chyba ratowali swój kapitał wczoraj. Daniel zadzwonił i mówi: Maciek, słuchaj, czy możesz nam powiedzieć, co się dzieje w tej Lunie, nie? Co się dzieje z tym rynkiem? Więc co się dzieje? Wszyscy, którzy śledzili Lunę, wiedzą, że spadła poniżej zera praktycznie. Nie no, spadła bardzo, bardzo. Wiele osób próbowało ją łapać jeszcze na jakichś takich poziomach. Spadła praktycznie $100 do w tym momencie grubo poniżej centa nawet. Zaraz zobaczymy. Ale jak to się zadziało? To jest dosyć istotne. Otóż twórca Luny był bardzo aroganckim facetem. On stworzył świetny ekosystem, to wszystko działało, stworzył swojego stablecoina, bardzo dużo projektów tam powstało. To jest w ogóle to, co się stało, to jest ogromna tragedia dla rynku, że ten projekt jakby znika i razem z nim znikają pieniądze. Ale zaszedł za skórę wielu osobom i również ten stablecoin, który go stworzył, który miał kapitalizację $20 miliardów prawie, no też jakby był zagrożeniem dla tych istniejących już na rynku stablecoini, takich jak USDC, USDT, BUSD, także generalnie jak wchodzisz na rynek, zabierasz komuś jego udziały, to nie jesteś lubianą postacią. A oprócz tego ten facet miał taki specyficzny sposób wyrażania się na Twitterze o sobie, na przykład mówił, że jest bogiem stablecoinów, albo napisał, że przeze mnie, czy dzięki mnie, DAI, inny stablecoin, will DAI, czyli że DAI umrze, taki bardzo arogancki. I zaatakowali tę Lunę. Zaatakowali ktoś, niby tam są jakieś przesłanki, kto to był, ale te osoby się wypierają. Pewnie się nigdy nie dowiemy, jakby to jest nieistotne dla tej sytuacji, kto to zrobił. I to miało też bezpośredni wpływ na cenę Bitcoina, ta cała sytuacja. Więc co się zadziało? A więc ktoś pożyczył 100 milionów, wyłączy telefon, żeby mi tutaj nie pisykało, przepraszam. Ktoś pożyczył 100 milionów, nie 100 milionów, 100 tysięcy bitcoinów, żeby przeprowadzić ten atak. Luna, Terra, projekt Terra, oni kupili 24 tysiące bitcoinów, żeby mieć je jako zabezpieczenie w przypadku, gdyby UST, stablecoin właśnie tego ekosystemu, stracił PEG, czyli cena UST rozjechała się od dolara. To mieli te $24 tysiące zabezpieczenia w razie W, żeby je sprzedać i ratować ten PEG. Ale ci ludzie, którzy pożyczyli te UST, te bitcoiny, żeby zaatakować cały projekt, sprzedali jeszcze ze zniżką jakąś, z dobrym discountem, temu projektowi kolejne 24 tysiące czy 25 tysięcy BTC i zrobili to over the counter, nie? Czyli pod stołem, nie wypłynęło to na żadne giełdy, dlatego było ze zniżką, sprzedali za sumę miliarda UST. Dzięki temu zgromadzili miliard UST i to było też kluczowe dla przewrócenia całego ataku, nie? Luna planowała zmienić pulę, która jakby zabezpieczała PEG, to była pula na Curve. Planowała ją zmienić na większą pulę o pojemności $4 miliardów, która byłaby praktycznie, gdyby udało mi się to przeprowadzić tą sytuację, to bardzo, bardzo ciężko, bardzo drogo by kosztowało
jakby przeprowadzenie tego ataku, prawdopodobnie 10 razy więcej. Generalnie tuż przed samym atakiem ta pula na Core, która zabezpieczała PEG, zmniejszyła się do 350 milionów dolarów. W tym momencie, co było w ogóle w tej puli? W tej puli były stablecoiny w równych proporcjach, 50% stablecoinów, innych 50% UST. W tym momencie atakujący zaczął sprzedawać UST do tej puli, wyciągając z niej te inne stablecoiny. Więc i w tym samym momencie zaczął sprzedawać na Binance UST, więc ten PEG się odkleił. I oni byli już na to przygotowani. W tym samym momencie ustawiają sobie shorty na Bitcoinie. Wiedzą, że Luna, żeby ratować PEG na UST, będzie sprzedawać swoje Bitcoiny. Więc sprzedają po markecie 75 tysięcy Bitcoinów, powodując spadek ceny. I to jest bardzo ryzykowna operacja, jeżeli nie wiesz, że ktoś, że każdy chciałby odkupić potem te bitcoiny, szczególnie jak je masz pożyczone, więc kluczowe jest tutaj to, że ktoś ci potem te bitcoiny sprzeda, nie? Taniej. Nie jest problemem wyrzucić taką ilość bitcoinów na rynek, ale jeżeli chcesz je odkupić taniej, być pewien, że odkupisz, musisz być pewny, że ktoś je sprzeda, musisz mieć płynność, a 70 tysięcy bitcoinów tak naprawdę mieli pożyczone, to jest dużo. Ale wywołują tą panikę, cena zaczyna spadać. Wiedzą, że twórca Luny, żeby ratować PEG na swoim stablecoinie, będzie sprzedawać swoje 48 tysięcy bitcoinów, więc już mają jakby 50% tego prawie pewne. Więc atakują cały czas cenę tego UST. Faktycznie ten PEG się odkleja, spada do 98 centów. Bitcoiny zostają przesłane na giełdę, wywołuje to panikę, wszyscy to widzą, ludzie zaczynają rzucać swoje bitcoiny, zaczynają wypłacać swoje oszczędności za chora, ci co mogą, zaczynają uciekać. Zaczyna się panika, nakręca się jakby spirala śmierci i wszystko zaczyna spadać. Na drugi dzień w ogóle cena UST się odkleja, spada do 60 centów, ten kwon zaczyna ratować, sprzedaje, bo najpierw przesłał połowę tych bitcoinów na giełdę, sprzedaje kolejną połowę tych bitcoinów, znaczy resztę tych bitcoinów, czyli już całe 48 tysięcy. Cena się pierwszego dnia odbija tego UST, stablecoina, wraca do 90 centów, po czym nurkuje dalej. Na FTX-ie można jest też shortować stablecoiny, więc te shorty idą tam grubo, ktoś cały czas sprzedaje. Kwon podejmuje i cały ten czas też shortują Lunę, nie? Ci atakujący. Oni jedyną jakby nadzieją dla nich jest teraz ratowanie tego PEG-u. I niezależna, żeby działać ten ekosystem Luny, to jakby nie jest istotna cena tokenu, znaczy Terry, nie jest istotna cena tokenu Luna, tylko ważne, żeby cena UST była 1 dolar. Więc zaczynają, system działa w ogóle w ten sposób, że żeby stworzyć te UST, to trzeba było jakby palić Lunę. Za każdy spalony 1 dolar Luny dostawałeś 1 dolara UST, nie? I odwrotnie. Czyli w tym momencie oni zaczynają palić UST. Spalają UST, już blokują tą opcję w ogóle dla użytkowników i robią, sam team zaczyna to robić. Pali UST. Mintuje Lunę, sprzedaje ją po markecie, kupuje za to UST i zaczyna je palić, starając się, jakby skupując te UST, starają się podnieść cenę Luny z powrotem do góry. Znaczy UST, sprzedając Lunę, starają się podnieść cenę UST do góry, jednocześnie jakby zmniejszając, paląc to UST, zmniejszają jego ilość na rynku, dzięki czemu jest jakby coraz łatwiej. No ale niestety kasa się kończy, dzieje się to, za mało po prostu jest tego, tej terry, tej Luny do sprzedania, za dużo jest do wykupienia, było się w momencie, pierwszy dzień potem było bodajże 18 miliardów UST, w tym momencie już jest tylko 11 miliardów UST, więc spalili 5 miliardów UST, ale niestety nie udało im się. No, widzimy, już jesteśmy dwa dni po tej operacji, dzisiaj została zdelistowany UST w tym momencie z Binance.
Prawdopodobnie inne giełdy też to samo zrobią. Nie wiadomo, kiedy Luna poleci i Luna traci z kapitalizacji kilkadziesiąt milionów, spada na kilka milionów. Więc w ogóle jest ogromna tragedia. Ludzie tracą majątki. Bardzo dużo osób było jakby oszczędzało pieniądze na korze, bo Luna oferowała 20% APY, czyli 20% zwrotu w momencie stakowania swoich stablecoinów UST. No i te UST dzisiaj kosztuje 9 centów, czyli za każdego dolara dostawaliśmy 9 centów, to jest 91% na minusie. To jest ogromna tragedia. Bardzo dużo ludzi było bardzo grubo zapakowanych, no ale tutaj niestety należy dywersyfikować, nic nie jest pewnego, szczególnie jak coś ma znamiona piramidy finansowej, bo ten procent, który tam był, 20%, to nie mógł być utrzymany jakby cały czas. To oni planowali zmniejszyć ten procent wypłacany, no ale nie udało im się. No jest to słabe. No i z tego powodu cena Bitcoina właśnie poleciała między innymi tak bardzo w dół. Panika, wiadomo, wszyscy w panice podejmują straszne decyzje. W tym samym momencie wyszła jeszcze informacja, która w ogóle sugeruje właśnie manipulację jeszcze bardziej, że nagle na Twitterze wyskakuje tweet, że Coinbase dostał pozwolenie od SEC-u, czyli Security Exchange Commission, na to, żeby zamrozić depozyty osób mających pieniądze na Coinbase w wypadku likwidacji, w wypadku bankructwa. I to jest prawdziwa informacja. Tylko że ta informacja jakby nic nie wnosi, bo to nie jest nowa informacja. W momencie starania się o licencję, jakby w momencie zakładania swojej firmy, tak to właśnie wygląda, nie? Że jeżeli jest bankructwo, to wszystkie giełdy mają prawo zamrozić, wszystkie zcentralizowane giełdy mają prawo zamrozić środki swoich użytkowników. I to jest jakby zupełnie, zupełnie normalna sprawa. Natomiast wypuszczenie tej informacji jako news, jako coś nowego, no bardzo sugeruje to, że ktoś starał się wywołać panikę. Prawdopodobnie ta osoba, która chciała odkupić te pożyczone 100 tysięcy bitcoinów. To jest teoria, to jest taka opowieść, nie wiadomo, kto to zrobił. Być może nawet ci ludzie nie spodziewali się, że ten ekosystem Terra tak się zawali, nie? Że to wszystko padnie. Być może oni chcieli tylko dobrze zarobić na szorcie, a wygląda to katastrofalnie po prostu. Jest słabe. I to nie jest tylko tak, że to Luna straciła na wartości, ale ten to już był cały ekosystem. Bardzo wiele innych projektów było zbudowane na tym ekosystemie Luna, Terra. I no, jeszcze raz powtarzam, to jest bardzo, bardzo słabe. No, ale trzeba uważać też na te nowe projekty, żeby jednak nie być tak hura optymistycznym. Czasami warto bezpieczniej zagrać i rozdzielić swoje środki na więcej różnych projektów. Niekoniecznie trzeba, uważam, starać się zmaksymalizować swoje zyski. Czasem warto zagrać jest mieć tego hedża, nie? Żeby się nie wysypać. Także tak to wygląda. Tak wyglądała sytuacja z Bitcoinem w ostatnich dniach, z Terrą mniej więcej. Jasne. A Maćku, czy twoim zdaniem jest szansa, że się jeszcze Luna podniesie, czy już raczej nie? To jest bardzo trudne pytanie. To znaczy Luna jako taka, to myślę, że nie ma szans się podnieść, w sensie cenowo. Ponieważ wczoraj wieczorem rozmawiałem na forum Fila, mieliśmy takiego live'a tam i wczoraj wieczorem podczas tego live'a, jak sprawdzałem, to w momencie ataku LUN było 800 milionów. Wczoraj było 57 miliardów wieczorem. W środku dnia było 30 miliardów, potem było 57 miliardów. Dzisiaj jest 6,5 tryliona LUN, czyli wydrukowali... muszę policzyć na palcach. Wydrukowali ponad prawie 1000 razy więcej LUN niż było 3 dni temu. Nie? Więc cena spadła
No, w tym momencie jest cena ma 1, 2, 3, 4, 5 zer po przecinku i dopiero jest cyfra. Także Echelon jest bardzo wysoko. Jeżeli ja nie wiem, wydaje mi się, że to już jest skończona gra. Natomiast jeżeli się podniesie, jeżeli zdecydują się, uda im się w jakiś sposób poprowadzić ten projekt dalej, no teoretycznie cena tej Luny jest nieistotna, nie? Jeżeli udałoby im się wrócić pek na UST, to można by to próbować odbudowywać. Może też być tak, bo cena UST też jest teraz bardzo niska. Jest w zależności od giełdy około 10 centów. Nie? Jeżeli teraz jest 11 miliardów UST, jeżeli ta cena spadłaby powiedzmy do 1 centa, to można by to odkupić za 100 milionów dolarów. Całość, całe supply, nie? I wtedy jakby spalić, nie wiem, 90%. Teoretycznie jest to możliwe. Czy warto wydać te pieniądze, próbować odbywać? Nie wiem, być może warto, bo w tej sytuacji, jaka teraz jest, to wydaje mi się, że kariera tego pana jest już jakby zakończona, nie? Natomiast jeżeli spróbowałby jeszcze to naprawić, być może, nie wiem. Trudno jest mi powiedzieć. Na pewno te wszystkie projekty, które zostały zbudowane na Terze, cały ten ekosystem, oni mają o co walczyć, nie? Warto byłoby, nie wiem, może to postawić do jakiegoś takiego, nie wiem. Myślę, w ogóle Terra to był taki projekt, zresztą tak jest z wieloma projektami, to, że ludzie zaczynają to traktować prawie jak religię, nie? Więc BitConnect cały czas jeszcze gdzieś tam handluje, nie? To jest projekt, który był piramidą finansową, był skamem, a wciąż jeszcze gdzieś go tam ktoś handluje. Także być może ta Luna nie zniknie. Być może oni gdzieś to jeszcze odbudują trochę powoli, ale to jest trochę loteria. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast widzę jakby ten scenariusz, w którym oni próbują swoją reputację jakby ratować, próbując za relatywnie niskie pieniądze wrócić pek na tym UST. Tylko, że to nie wydarzy się jutro czy za tydzień. Może to potrwać, na przykład poczekają, aż cena spadnie jeszcze niżej, może nawet do jakiejś tam frakcji centa i wtedy uda im się to odkupić, nie wiem, 100 tysięcy dolarów czy coś, co nie jest już wielką kwotą dla nich. Oni tam wciąż cały czas sprzedawali tą Lunę, może właśnie po to, żeby przygotować sobie pieniądze pod ratowanie jeszcze tego. Jak to wszystko będzie jeszcze tańsze. Tak jak mówię, cena Luny nie ma znaczenia. Może być bardzo, bardzo niska. Chociaż docelowo wydaje mi się, że to będzie jakiś snapshot, zmiana ewentualnie projektu. No i też nie wydaje mi się, żeby oni nagle zmienili pracę, zaczęli sadzić, nie wiem, ogórki, nie? Czy zawsze tacy ludzie, którzy zrobili kupę kasy, czy w pewnym momencie byli mocno w krypto, to będą coś próbować robić z krypto. Tylko, że no... Trudny to jest temat. Bardzo dużo ludzi miało, znaczy to zaufanie ludzi zostało nadwyrężone poważnie. No i ludzie stracili fortunę. Ja widziałem takie komentarze na Twitterze, że ktoś tam 18 milionów dolarów wyparowało, nie? Bo tyle stakeował, tyle trzymał na Anchorze w UST. Nie? Były też takie, no bardzo, bardzo dużo ludzi. Naprawdę to był szósty projekt bodajże w najwyższym momencie na rynku, także. Bardzo słabo. No. I teraz musimy się z tym zmagać, nie? Bitcoin odbija natomiast. No tak. I właśnie. I co twoim zdaniem w najbliższym czasie z ceną Bitcoina się stanie? Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna w żadnym stopniu. Według mnie. To znaczy, bo w ogóle i to jest bardzo proste. Tak jak wygląda Bitcoin, tak jak on zareagował na tą sytuację z Terą, na tą panikę, to jest w ogóle fenomenalne, nie? Spadł niby poniżej 30 tysięcy na chwilę. Wyrzut był ogromny, była mega panika na rynku. Natomiast proszę bardzo, dzisiaj tradujemy już powyżej 30, nie? Także Bitcoin wygląda bardzo, bardzo pozytywnie. Bardzo, bardzo widać, że nie ma komu sprzedawać tych Bitcoinów, nie? Już próbują wywołać panikę, żeby ją sprzedać, ale nie ma komu sprzedawać. Natomiast jest jedna bardzo ważna sprawa. Że Bitcoin teraz jest bardzo skorelowany z rynkiem tradycyjnym. I natomiast wykres, w ogóle to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, wykres S&P i
Tightening, którzy teraz ogłosili, no nie rokuje zbyt dobrze dla tradycyjnych rynków. Jeżeli tradycyjne rynki, ja nie jestem profesjonalnym analitykiem, natomiast no, inwestuję w krypto już jakiś czas i całkiem, można powiedzieć, nieźle sobie radzę. I wydaje mi się, że jeżeli rynki upadną, jeżeli będzie recesja, jeżeli będzie depresja wręcz, to krypto leci razem z tymi rynkami, nie? Do pewnego momentu. Jest oczywiście taki scenariusz możliwy, że nagle krypto się odkleja, wpada nam hiperinflacja, ludzie w panice uciekają do Bitcoina, bo wszystko inne traci na wartości. Jest, no, ale to nie jest ani bardzo prawdopodobny scenariusz, ani też nie jest optymistyczny, bo w takiej sytuacji po prostu mamy Wenezuelę wszędzie na świecie, nie? Że pieniądze tracą na wartości i tylko krypto ją przynosi. Nie? No ale takie scenariusze są mało prawdopodobne, natomiast no, nie można ich wykluczyć. Ja generalnie uważam, że te wszystkie ceny Bitcoina, ja wczoraj dokupiłem Bitcoina właśnie na tych spadkach trochę, uważam, że to już jest taki moment, kiedy można powoli akumulować. Jeżeli ktoś nie ma w ogóle Bitcoinów, to uważam, że warto powoli wchodzić. Oczywiście nie za całe pieniądze, tylko na przykład nie wiem, co tydzień kupować 5% czy 10% czy mniej, 5-2% tego, co się chce przeznaczyć i robić tak przez kolejne kilkanaście, nie wiem, miesięcy. Zobaczymy. Jeżeli fajnym scenariuszem byłby taki flash crash też na giełdzie, bo zwykle jak giełda krwawi, ja nie za bardzo widzę, w jaki sposób Fed miałby wyciągnąć tą amerykańską giełdę z problemów. Nie? Nie mogą zadrukować tego za bardzo, bo już nadrukowali tak dużo pieniędzy. Ja myślę, że oni liczą na flash crash. Myślę, że oni teraz ogłosili ten tightening. Myślę, że wiedzieli, jakby to są inteligentni ludzie tam. Oni wiedzieli, że to spowoduje spadki na giełdzie, ale być może plan jest taki, żeby właśnie wywołać te spadki, wywołać panikę i później tą giełdę ratować na dole. Zwykle jak wrócimy sobie na wykres tego S&P, który jakby odzwierciedla cały rynek Stanów Zjednoczonych, to wszędzie w tym momencie, gdzie jest taki gwałtowny ruch w dół, jest gwałtowny wykup. Natomiast wszędzie, gdzie to krwawi długo, miesiącami, no to potem długo się z tego podnosi. Nie? Więc taki scenariusz, gdzie nagle jest ogromne załamanie, takie podobne do tego, które było w 2020 roku w marcu, takie ogromne załamanie na rynku, wykup wszystkiego, reset taki, on na pewno by pomógł. Nie? To tak naprawdę jest, wydaje mi się, z mojej perspektywy najbardziej pozytywny scenariusz, bo drugi scenariusz, jaki widzę, to powolne wykrwawianie się przez kolejne miesiące albo i lata i bez żadnego światełka w tunelu. Nie? No i tyle. Nie? Bitcoina jest ograniczona ilość, więc w przeciwieństwie do innych dóbr, Bitcoin fundamentalnie jest taki sam dobry, jak był rok temu, 5 lat temu. Jest jego ograniczona, ale cały czas jakby coraz większa adopcja jest, coraz więcej ludzi z niego korzysta. Kraje go akceptują już jako medium płatności. No, ja uważam, że jest bardzo nierozsądne nie mieć jakiś krypto w swoim portfolio, bo nawet kilku procent, bo w dzisiejszej jakby dobie inflacji, w dzisiejszych czasach, kiedy pieniądz traci tak ogromnie na wartości, trzymając całą kasę w gotówce, jakby zgadzamy się z tym, że będziemy cały czas tracić, nie? Więc można część tych pieniędzy, 10-20% w zależności od jakby naszej odporności na ryzyko, zainwestować w krypto właśnie po to, żeby dać sobie szansę, że w przypadku, kiedy okazałoby się, że ten Bitcoin będzie jedynym ratunkiem, żeby go mieć. Nie? Czasem się może zdarzyć tak, że te 5% może nam uratować cały portfel. Ja też jak inwestowałem w krypto, to inwestowałem na początku małe pieniądze i one się później okazało się, że z tych kilku procent inwestycji zrobiło się kilkaset i nagle okazało się, że krypto jest jakby moim największym
największą inwestycją. Mimo że zaczynałem tak naprawdę od małej kwoty. Ale tutaj jakby czas działa na naszą korzyść. Jasne. Super, Maćku. Świetnie. Bardzo dużo informacji, że tak powiem, samo mięso. Dziękuję ci za super wywiad. Wam zachęcam do skomentowania. Może byście chcieli zobaczyć Maćka tutaj częściej. Dajcie znać w komentarzach. Dzięki, Maćku. Dziękuję bardzo. Powodzenia. Jeżeli jesteś nowy na naszym kanale i chcesz kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym linkiem kliknij w nazwę naszego profilu na YouTube. Po przeniesieniu na główną stronę naszego profilu w prawym górnym rogu znajdziesz linki do giełd i portfela, z których możesz bezpiecznie korzystać.